Poczekaj, tylko żebyśmy w siebie nie uderzyli, spokojnie. No, no, spoko. No i co ty robisz?! Co za łeb normalnie?! Bert, Bert! Ty, no... no. Chciałem we dwójkę wjechać, bo myśmy dali... Tak, we dwójkę chciałeś wjechać! Ja ci dam we dwójkę! Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Bert, Bert. Dzień dobry, cześć i czołem. I dzisiaj robimy to, co każdy lubi, szczególnie Bert, Bert. Ale to, czyli... to nie jest skill test, halo. Nie, to jest jakiś skill test. To znaczy, to jest parkour, tak? Ale, ale w opisie jest napisane, że to jest skill test. To nie wiem, nie zauważyłem. No. Ale wiemy, panie Pawle, że też bardzo lubisz. Tak, no uwielbiam, dlatego w ostatnim skill teście ja strasznie się miejscu. Poplułem i wyszedłem. Ja bym na twoim miejscu, Paweł, patrzał trochę pod te... No, wolę mieć niespodziankę. Nie, może być niespodzianka, wiecie. No, bardzo często, chociaż dobra, to, ja to poczekam. Nie jest bold, więc... Ja to poczekam, o! No co jest? To jest tak ciasno? Ej, bez jaj, naprawdę? Dobra. Okej. Okay. Na raz się tego nie przejedzie. Dobra, ale jest fajnie, jest na razie fajnie, jest bardzo przyjemnie, słuchajcie. Jest dużo checkpointów, więc w razie czego nie będzie problemu. Chyba, że to będzie gdzieś nagle pod spodem przyspieszenie, tak, Bolt? No właśnie dlatego... No to nie jest od Bolta, więc kurczę, mam wrażenie, mam nadzieję, że... że nie będzie takiej lipy. Takiej niespodzianki. Tutaj, o. Jadą sobie, pan to dwa. Pan o, jak to fajnie. Dwa, pan to dwa. Jadą sobie, pan to dwa. Dobie drobyczki. To wygląda jak smart ogólnie, nie? Ten pan to. No bo to jest chyba smart. Tak? No nie wiem. Znaczy ja też nie przepraszam, pewien. Nie, ogólnie rzecz biorąc tutaj nie... Czekaj, teraz w lewo czy w prawo? W prawo. Dobra. Pięknie. Już to się dzieje. Właśnie nie wiem, jakieś dzikie akcje. Po wykrzyknikach musimy jeździć. No na razie jest przyjemnie. Na razie jest bardzo przyjemnie, nie? Jest takie bardzo easy. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Okej. Okay. Tylko się dobra. Głupio nie wywalić tutaj, na czymś i będzie dobrze. Dokładnie. O, super. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali do tego, że ten skill test będzie zrobiony. No właśnie, że dobra. Się żaden z nas nie popluje, tak jak ostatnio. Tak, no ostatnio to najpierw Berbet się popluł, a później ja się poplułem. No, najpierw ja się poplułem. Czekaj, bo teraz nie wiem, czas trendy mam jechać. Zobacz, tam na dół gdzieś niby. Że tam na dół, czy jak? A nie, dobra, nie, trzeba się wrócić. Trzeba się wrócić chyba, tak? Mhm. No bez jaj, serio? I tu bez checkpointa jeszcze w dodatku, nie? Poczekaj, tylko żebyśmy w siebie nie uderzyli, spokojnie. No, no, spoko. No i co ty robisz? Co za łeb normalnie? Bert, Bert! Ty, no... Chciałem we dwójkę wjechać, bo myśmy dali... Tak, we dwójkę chciałeś wjechać. Ja ci dam we dwójkę. No chodź tutaj! Dawaj we dwójkę, kurde, damy. Jaki łeb normalnie, no! We dwójkę, zobacz. Ci zaraz dam, no widzieliście co on zrobił? O, widzisz, masakra. We dwójkę. No spokojnie, o. A to już nie moja wina była. Co za... No. O nie, to spadł. Nie, dawaj pojedynczo, bo to jest później na ekranie mylące, stare, dla mnie. Jakie mylące? No tak, ja chcę solo. Ja chcę solo, spadaj stąd. Nie, Paweł, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, nie, bo to później jest mylące dla mnie. Jak ten ekran tak co dziwnie... Jest mylące nie, bo później jest kwestia taka, że po prostu ekran jakoś dziwnie trzeba ustawić, kamerę i... Jak dziwnie ustawić? Wszystko by było dobrze, tylko trzeba... Nie, Boże, Boże! O! Nie wiedziałem, że to tak daleko zajedzie. Dobra. Okej. Okay. I w drugą stronę to jest jednak trudniej. Bo wiesz, nabrałeś pewności siebie. Okej. Okay. Dobra. Nie no, Paweł, we dwójkę. No. Idź mi z tą jeżdżeniem we dwójkę. No to było piękne po prostu. To było straszne. To było piękne. Jak razem spadamy jeszcze przez to, nie? O! Okej. Okay. Kurde się dzieje, poczekaj. Nie wiem, ale to ciężko będzie, dobra. Aha, dobra. Co to jest? Kurde. Dobra, prawie... Dobra. O stary, w ostatnim momencie. Dobrze. To mnie spycha, kurde.
Dobra, 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 pięknie. O, tutaj też we dwójkę. Idź, idź, Bert, Bert. Dwójkę to sobie masz w kibelku zrobić, wiesz? Tyle ci powiem. A to też wiem, panie profesorze. Napiszcie w komentarzach, dwójka to w kibelku. Dwójka to w kibelku. Tak. Ale słuchaj, w aucie też jest dwójka, nie? Się naucz. Się naucz dwójkę robić w kibelku, a nie. Czemu to jest tak dziwnie zrobione? Aj, tam dobra. Paweł. Nie chcesz sobie utrudniać. Chcesz zaraz ten... utrudnię. Ja ci utrudnię życie zaraz, chłopie. O, chodź, zobaczysz. Chodź, kurde. Utrudnij mi tak? życie, dawaj. No. Chciałbyś. No. O! Łobuz, normalnie. Nie, teraz wyczuwam, kurde, takiego mema po prostu. We dwójkę, nie? We dwójkę robią dwójkę. Nie, bo mówię, będzie fajnie, nie? Będzie fajnie, będzie śmieszniej, no. Nie, no było śmieszniej, nie? No bardzo, no stary... Dobra. Poczekaj, bo... Rany boskie, poczekaj. No właśnie, tutaj trzeba to trochę wolniej zrobić, coś mi się wydaje. Nie, tutaj właśnie szybciej, tylko żeby... Tylko trzeba dobrze ustawiać ten, koła, żebyś nie za wcześnie i nie za późno. O. O, dobra, dojechałem, pięknie. Dobra, poczekaj. Muszę się odwrócić. Masakra, jak aha, kolejny dobra, skill test pod koniec będzie taki hardkorowy, to ja nie wiem. Nie, bo to jest ciężkie faktycznie na końcu. Kurde, serio. No nie, no Bert, Bert. No, no co ty? No na ostatnim upadłem. No właśnie, to you, jest takie... You. You. Trochę wolniej. You. Ale 5 sekund zostało. You. 4. You. 3. Dobra, 2. Już spadam stąd. O, dobra. Lecimy z kolejnym skill testem. No i kolejny skill test z Panto. Ze Smartem. Będzie tak. Smartowy, kurde. Ale zobaczcie, przepraszam, zobaczcie, że Bert ma żółty, z żółtego Smarta, żółte Panto, czyli jedynkę. No. Okej. Okay. To jedynka, o co chodzi, Paweł? No jedynka to jest siku, a dwójka to wiesz. Tak co? No bo wcześniej było, róbmy dwójkę. Ja nie mogę, jak ty masz interpretację, Paweł. A to trzeba było po lewo jechać. No to wychodzi tak? Nie wiem, bo mi cały czas tu spowalnia, to pewnie tak. Ja? No tam jest spowalniacz. Tam był spowalniacz, właśnie widziałem. Gdzie był spowalniacz? Po twojej stronie. Ale to widziałeś po tym, że mnie cały czas spowalniało, czy po tym, że... Pod spodem. Że gdzieś tam... A to nie zauważyłem. No. Pod spodem był. Oj. Co się ryjesz? Tak, super, fajnie, Paweł. We dwójkę. Jedźmy we dwójkę. We dwójkę jedźmy. Lećmy we dwójkę. Dobra. Masakra. Dobra, jedziemy. Chociaż czekaj, tu zwolnię, bo tu w sumie jest... Przyspieszasz będzie. O, stary. No wiedziałem, że wall riding będzie, kurde. Ale że pan to... Faktycznie. Okej. Trochę nie wyrobiłem. Dobra, tutaj nawet we dwójkę by się nie dało przejechać. Dobra. No nie, no już pod koniec byłem, no! Jak się to płakał? Przepraszam, co się dzieje, kurde, czekaj. Dobra. Przejechałem ten pierwszy wall ride i teraz gdzie? Teraz będzie drugi zaraz, Paweł, więc spokojnie. A jest checkpoint? Jest checkpoint, o dobrze, jest checkpoint, jest. O kurczę. O, meta, dobra. Dobra, uwaga. I tu już? Ten drugi wall ride. Okay, dobra, to ja tu czekam na ciebie. Ten drugi wall ride jest faktycznie gorszy. No on jest gorszy, tam bo trzeba... tutaj... na niego jest taki trik, że stary, spróbuj się wybić z tego takiego lewego tego... cbelka, czy jak to się nazwać, bo jak wskoczysz tak połowicznie na niego... No właśnie wjechałem, spokojnie, wykręci. Już jest okej, okay, tylko teraz o, muszę dobra. Podjechać do góry. No to wchodzi tak, tutaj? Nie! Myślałem, że tam jest jakaś... coś! No właśnie... I spadłem. Nie zatrzymać na tym wallride'zie, musisz sobie idealnie wycelować, byś jechał dalej, byś po wskoczeniu na to żółte dalej jechał. Tylko wtedy też nie przesadź z wyskokiem, bo tam będziesz musiał... No niestety ja się rozbijam, wiesz, także trochę lipnie. Nie rozbijesz się, spokojnie, no mówię, że ja się nie rozbiłem. No ja mówię, że ja się rozbijam, mówię. No, ale... Dobra, ale poczekaj. Spróbuj się nie rozbić. Bo to jest okej, okay, okay, dobra. Ja się nie rozbiłem. Ups. Dobrze, i teraz co? Tutaj? Co to ma być? O, dobra, myślałem, że to będzie jakieś dziurawe. A nie, to jest dziurawe. Okej, okay, ale jakimś cudem jadę.
Dobrze, 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 dobrze. Zakręcior, dobra. Co to ma być tutaj za zakręt taki ostry? Okej. Dobra. Jesteś, Paweł. A, dobra. Widzę cię tam z oddali. Dobra, myk, pięknie. Tutaj muszę chyba więcej prędkości nabrać. Nie! Nie muszę! No mówiłem ci, kurde, nie tak szybko, stary. Dobra. A dobrze ci idzie. Hops, na różowe, teraz na niebie. Przestań gadać, typie! Co za łeb normalnie. Dobra. Różowe z różowym się gryzie, nie? No. I tak dosłownie, bo jedno różowe akurat tam żeś spadło. Na różowym spadłem. Ale co tam poszło nie tak, panie Pawle, powiedz? No, kolor się wygryzł. Nie, wtopiłeś się, bo tym razem nie że we dwójkę było wtopienie się, tylko kurde tak. Wtopienie się w kolor, nie? I nie wiedziałeś, że to twoje auto. Dokładnie, nie wiedziałem, czy to moje auto, czy nie. Dobra. Co jest grane? Mam tu po śmietnikach jeździć? No. Właśnie to jest ten moment, w którym mówiłem, że we dwójkę by nie dawał rady, no. No. I co teraz tutaj? A, tu na dół. Dobra. Hops. Tego nie na dach, stary. Spokojnie. Udało się, dobra. I teraz co? Teraz tutaj trzeba skoczyć? Nie, czekaj, mam nadzieję, że nie trzeba skoczyć. A, dobra. Dawaj. No nie, muszę się rozpędzić. Staram się tak powoli to robić już teraz, bo... Hops. Dobra, pięknie. Co jest? Tego płotu nie da się przejechać? Czekaj. Da się przejechać, tylko musisz w niego się wryć mocno. Dobra, udało się. Pięknie. O, there you are, dobra. Ops. No, w końcu. Dobra. Paweł dojechał. Kolejny skill test. Dobra, kolejny skill test, ale tym razem troszkę mocniejsza maszyna. Już jedziemy nie nerką. Smart. Tak, nerką jedziemy. Proszę bardzo. Zobaczymy, jak ten skill test... Jak tam wjechać? Chyba od boku trzeba będzie. Albo... Co? Dobrze, bardzo ładnie, Bert. Co każdy ma swoje sposoby, nie? No nie? Wjechałeś dachem. Tutaj ogólnie trzeba będzie uważać, nie jechać na dwóch, bo są podobno momenty, we gdzie... Dwójkę. Nie we dwójkę! Tędy? We dwójkę raźniej. Okej. Okay. Dobra, i co teraz? Teraz co jest? Wiesz co, chyba to, nie wiem, czy to było, trzeba przeskoczyć? Teraz zobacz. Właśnie nie do końca. No właśnie, nie wiem. O! Chyba tutaj, o. Tutaj. Tak, 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 tędy, w prawo trzeba pojechać. Okej. Okay. A to żeś oszukał totalnie, kurde. Czemu? Zobacz, co tu się dzieje. To ja muszę tutaj ten, zrobić, jakiś kręciowy tutaj. Co ty gadasz? Jakieś kręciały tam... Zobacz. Ej, totalnie ja pojechałem tak mnie... Nie, myślałem, że do tędy trzeba jechać. Spadłem. Serio, oszukałem? No, oszukałeś trochę. Pominąłeś te kręciołki, zobacz. Tutaj, co są takie. Jak to? No, pominąłeś, bo udało ci się przeskoczyć to i pominąłeś to. O. Super. No spoko, Boże, normalnie porąbane. No, chyba tędy trzeba teraz. Oj, tam oszukałem nóż. Ale nawet niespecjalnie, po prostu wiesz, myślałem, że to tędy trzeba pojechać faktycznie. Wzięło mi do mnie. Że te sterowce specjalnie tam stoją, aby po prostu... Ojejku. Oho. Co? No nie, czy ja pod to podjadę? No właśnie. O, stary! Jakie tu jest normalnie epicko! Co jest grane w ogóle? Ej, to jest ciężko podjechać. Ej, ale naprawdę, nie? Nie, błagam, nie spadaj, ziomuś. O, dojechałem! Ale faktycznie, to auto ledwo daje radę, nie? No właśnie, Anerka to jest jedna z najmocniejszych aut, także... No nie? Wiesz, jakbyś wziął tą swoją T20, to byśmy się... Tak, tak, Panto by na pewno po prostu podjechało. Albo hulajnogę, no nie? Kosiarkę.
Kosiarkę? No to byłoby dobre. Kosiarka by podjechała bez problemu. No wiadomo. Okej. Okay, już daleko jesteś, co jest, kurde? O, panie! Którędy teraz? Okej. Okay. Troszkę oszukałem znowu. Tam w pewnym momencie trzeba tak bardziej od prawej, jakby co. Gdzie od prawej? Dobra. O, to są dziury. O nie, tu trzeba w ogóle się zsynchronizować. Co? Tu trzeba się zsynchronizować w pewnym momencie. Nie zauważyłem, że nie jest dziura. Nie, Boże! Minąłem punkt kontrolny, a tam punkt kontrolny był. Kurany boss, poczekaj. Nie ogarnąłem. Boże, nie wiedziałem, że czemu ten punkt kontrolny jest w tym miejscu w ogóle. Przed Wallride'em w takim dziwnym, naprawdę epicko dziwnym miejscu. Zresztą no nawet się rozpędzić nie da z tego punktu. Jak z tego... No. Okej. Okay. Dobra, udało się w miarę. Powiedzmy, że w miarę się udało, no nie? Też tak epicko dziwnie zrobiłem. Ej, masz rację, panie Pawle, a tu jest tylko gorzej. Ło! A tu drugi wolka. Stary, tu jeszcze taki konkretny, nie? Proszę, wyląduj w jakimś dobrym miejscu. No oczywiście, bo po co akurat nam na tej oporze? Dobra, tam pod koniec tego Lareda coś jest? Okej, okay, dobrze, udało się. Dobra, jest, dobrze. O, chłopie, myślałem, że będzie znowu jakaś lipa. Okej. Okay. Dobra, dawaj, jazda. I czemu mnie respi pod tym? Okej, okay, i teraz... O, meta tu była. Nie zauważyłem. Kurczę, ja będę jeszcze 20 sekund leciał, stary, wiesz? Wybacz, panie Paweł, nie zauważyłem. Okej, okay, może zdążę. Dobra. No nie, stary! No i koniec. Co tak zrobiłeś? Paweł, mógłbyś po prostu podjechać tam pod ten punkt, gdyby ci wzięło. Tak? Złapałoby? No. Ojejku. Złapałoby, bez problemu. To byłoby też nie fair. Też bym oszukał znowu. No dobra, okej. Okay. To co? Chyba tym symbolicznym akcentem kończymy. Czy jeszcze jeden chcesz? A ile, jaki mam czas antenowy? Dobra, no to jeszcze jeden, skoro pytasz. Proszę bardzo. Dobra, i ostatnie wyzwanie na dzisiaj. Skill test Easy Sport. Czyli skill test Mini Cooper wersji Sport. Mini Chopper, dobra. Mini Chopper, dokładnie. Okej, okay, zobaczmy, co to wygląda, jak to wygląda. Herbert może jeść pierwszy. Dobrze. To było dobre. Tutaj, tędy? Pierwszy mowy. Okej, okay, dobra, myślałem, że to jednak jest... Mamy. O, jeszcze tu ściana, która wzrasta nagle. Checkpoint. Oż, kurczę. Nie pykło. Nie! No jaki fail! Nie! Okej, okay. Byśmy. Nie! O, oh, come on! Czekaj, muszę się rozpędzić porządnie, bo to przecież inaczej się nie da. Ej, kurde! Ej, nie, no mogliśmy inne auta wziąć. To Easy Sport to jest... Ja mówię ci Paweł, musimy zastosować taką technikę, żeby... Wcale nie oszukałem! Tak? Nie, ja będę tu siedział, aż tego nie... Nie, nie, stary, ja... Nie, ja powiedziałem sobie nie. Kurde, no tylko prędkość tu no chyba... Dobry, kurde. Kto to widział takie rzeczy robić? Come on! No nie, spadłem po drugiej stronie, no. Dobra. O! Dobrze jest. Nie, dobra, poddaję się. Gdzie jest ta wskoczenia, żeby to oszukać? No, tuż przy, po prawej stronie, tam, tuż przed, jak się ten, niebieskie do ścianki dobija, wiesz? Nie mam nerwów już na to. Znajdziesz tam. Spokojnie. Dobra, mam. Okej. Okay. Dobra, dalej. Dobra, ja postaram się zrobić trochę to wolniej, bo widzę ewidentnie, że tu są dużo takich, kurczę, nagłych zakrętów. Okej. Okay. O, wallride, jak fajnie!
Oj, taki konkretny. Jaki to easy jest beznadziejny, stary. Po co ja brałem to? Mogłem cię nie słuchać i wziąć jakiś inny. No ale to się nazywa easy sport przecież. Ale easy sport... O, dobra, cicho, Bert, teraz się skupić muszę bardzo. To jest takie beznadziejne. O, stary. Chłopie, jak ty to zobaczysz tutaj. Może mi się uda zrobić. Nie gadaj, że jeszcze tutaj! No! Porąbało kogoś chyba po prostu! Bo nie wiem, czy cię zdołam dogonić, bo ja jeszcze tam zostałem i próbowałem przez jakieś 2 minuty. Stary, ten wallrat jest porąbany, ci od razu mówię. No dobra, spokojnie, zaraz tam może będę. Są to... przeszkody, to jest wallrat z przeszkodami, stary. Sprawdzimy, może się uda. Musisz się zmieścić, nie? A później musisz jeszcze, kurczę, na inną ścianę w ogóle wjechać. O, widzę cię. O, tu jest pierwszy. I tam checkpointa wallride. Nie ma. Dobra, spadam z pierwszego wallride'a. To jest ultra to bardzo easy długi. Sport. Easy sport nie nadaje się na zbytnio na te. Nie, minąłem punkt! O. Ale bym miał teraz w topę, stary, ale bym miał teraz w topę. Dobra. Zobacz. O! I co ty na to, Bert? Ale w sensie, jaki wallride z przeszkodami? To jest... O! Raz, dobra. Dwa. Trzy. Dobra, odwracam się powoli. Nie, no ten wallride z przeszkodami nie jest zły, stary. Nie, jest trochę irytujący na początku. Okej. Okay. To nie, to dla mnie są irytujące te takie początkowe. Gdzie idziesz na tych kratach takich. To jest irytujące. Aha. O właśnie, to jest ten wallride, tak? W sensie ten punkt, kurde. No to na początku zaraz jest jakoś. I znowu go minąłem, nie? No. Dlatego się teraz wracam. Biorę go. Ja też musiałem właśnie wrócić. Masakra. Nie zauważyłem go. A tutaj co jest? A tu o co chodzi w ogóle? A, dobra. Okej. Okay. Aha, tędy? O to chodzi. Że tędy? Czekaj, co tu się dzieje? Paweł, jak już daleko jest w ogóle. A, no bo to... Och, come on, serio? Ale przez chwilę cię dogoniłem, nie? No, ale to jest masakra po prostu. Co się dzieje? Zobaczysz. Ale no pewnie... już tam właśnie jadę, mam wielką tubę bardzo z tym. Z samych przyspieszaczy złożonej. Dobra. Skoro tak mnie przyspiesza, to pewnie coś tu się dzieje, nie? Co to jest? Czekaj. Siostrze... A co tu chodzi? Zobaczysz. Okej. Okay. Wallride dziwny, nie? Dobra. To nie. Spoko. Okej, tu już widzę metę, więc ja teraz poczekam na ciebie. W takim bądź razie. O, jedziesz, widzę. Dobra, to już wjeżdżam w metę. Dur. Ops. Pyk. Okej. Okay. No, zobaczmy, dobra. Czy to... O, jesteś, też dychasz. No i świetnie. I tym symbolicznym kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hejos. Na razie. No ten to był już dziki. Oczywiście, jak zawsze, pełni uśmiechu, bez krzyków, bez nerwów. Nie było... Tym razem nie było rage quitów, to jest dobrze. Tak, tak, właśnie, że to przynajmniej tyle. No.